Z Natalią Kirył związał się jeszcze w szkole. Nosił jej tornister, a czasem pomagał też z lekcjami. Spędzali razem cały wolny czas. Rodzice z jednej i z drugiej strony cieszyli się, że ich dzieci rosną na posłuszne. Ale nauka w szkole dobiegła końca i trzeba było zdecydować, kto gdzie będzie się ubiegał o miejsce. Natalia wybrała wydział ekonomii. Marzyła o zostaniu głównym księgowym, a Kiry wolał Instytut Mechaniki Samochodowej. Kochał samochody i wszystko, co z nimi związane. Na ostatnim dzwonku dziewczyna podeszła do niego i cicho szepnęła mu do ucha. Wiesz, wydaje mi się, że nigdy się nie rozstaniemy. Kirył tylko się uśmiechnął w odpowiedzi. Ale nic nie powiedział. Bal maturalny minął tak szybko, jak się zaczął. Nauczyciele pogratulowali swoim uczniom zakończenia szkoły i życzyli im powodzenia. W domu Natalia powiedziała rodzicom, że będzie mogła studiować w mieście. Nie musi jechać 500 kilometrów do innej województwa. Właśnie otworzyli nowy oddział, gdzie spokojnie może zdobyć wykształcenie ekonomiczne. Wtedy zadzwoniło do drzwi, a Natalia pospieszyła je otworzyć. Na progu stał Kirył, w rękach trzymał piękny bukiet tulipanów. Podszedł do niej i powiedział: "Gratuluję zakończenia szkoły. Przy okazji chcę cię zaprosić do kina." Natalia zarumieniła się, takie prezenty zdarzały się rzadko. W przedpokoju pojawiła się matka i zaprosiła wszystkich do stołu. "Co wy, jak obcy? Chodźcie pić herbatę, upiekłam ciasto." Kiryl zrozumiał, że tak łatwo nie pozwolą mu odejść i chętnie zgodził się spróbować przysmaków. Natalia usadziła go na środku stołu, postawiła przed nim talerz z kawałkiem ciasta. Chłopak zdziwił się taką porcją. Chyba chcesz mnie utuczyć. Tylko wiedz, że jeśli przytyję, nie odważ się przestać mnie kochać. Dziewczyna znowu się zarumieniła, ale tym razem wtrąciła się matka. Córko, a czemu się zawstydziłaś? Chyba pierwszy raz słyszysz wyznanie na swój adres. Natalia nie chciała teraz omawiać tego tematu, ale musiała nieco oświecić swoją mamę. Naprawdę się kochamy. Kirył nawet zmienił swój samochodowy instytut na ekonomiczny kolegium, tylko żeby być blisko mnie. Ojca nie było w tym czasie, a on by też się ucieszył za swoją córkę. Matka podzękowała jej za to, że dokonała właściwego wyboru. Tylko poradziła, aby nie spieszyli się z relacjami. Skończcie naukę, potem planujcie rodzinę. Uczcie się na moich błędach. Ja przecież wyszłam za mąż za wcześnie. Natalia spojrzała na nią zdziwiona. Dlaczegoś to ci nie przeszkadzało żyć z tatą prawie 20 lat. Kirył postanowił, że i on musi dodać swoje zdanie. Nie martwcie się, wasza córka będzie najlepszym dzieckiem. To herbata zapadła Natalii w pamięć tym że właśnie wtedy Kirył obiecał kochać ją mocniej niż można było sobie wyobrazić. Gdyby wtedy wiedział, jak będzie cierpieć z powodu swoich uczuć. Studia na uczelni zajmowały dużo czasu, dlatego młodzi ludzie coraz rzadziej się spotykali. Kirył wciąż kochał Natalię, tylko nie widział wzajemności. Czasem podczas rozmowy przypominał swojej dziewczynie, że chce uwagi, ale ona jakby go nie słyszała myślał, że z czasem, gdy się pobiorą, wszystko zmieni się na lepsze. Natalia, zgodnie z planem, stała się dyplomowaną księgową. Dzięki kontaktom rodziców udało jej się znaleźć dobrą firmę. Tymczasem Kirył nie wyróżniał się unikatowymi możliwościami. Jakby się nie starał, ale zdobycie upragnionego miejsca inżyniera na fabryce samochodowej mu się nie udało. Na kolejnym spotkaniu rodzinnym Natalia narzekała: Kirył w ogóle nie umie wybierać pracy. Po co mu te brudne maszyny w warsztacie? Dobrze, że chłopak tego nie słyszał, akurat wyszedł na balkon, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. Dalej opowiedziała matce jedną ważną rzecz: Myślę, że go nie kocham. Wewnątrz jest iskierka, ale to tak tylko dla podtrzymania uczuć i szacunku. W pewnym momencie wydawało się, że matka Natali mocno się zasmuciła, ale potem wzięła się w garść i zaczęła pouczać swoją córkę. Nie waż się mu o tym mówić. Choć wybrał nie najlepszą profesję, to przynajmniej ma bogatych rodziców. Kirył wrócił do mieszkania i po twarzach obecnych pań zrozumiał, że właśnie omawiali jego osobę. Nie próbował dowiadywać się, co dokładnie mówiły, po prostu podszedł do stołu i wyciągnął do Natalii swoją rękę. Chodźmy do parku, dzisiaj jest taka piękna pogoda, a my siedzimy w domu. Dziewczyna nie odmówiła, tym bardziej, że pamiętała zalecenia matki. Chciała jak najszybciej zorganizować ślub, aby całkowicie kontrolować życie Kiryła. W parku usiedli na ławce, a chłopak zadał jej pytanie: Powiedz, czy naprawdę mnie kochasz, czy to wszystko fikcja? Natalia zrobiła taką minę. Jakby nie dosłyszała jego słów. Co mówisz? Czy można wątpić w to, co czujesz? Jeśli nie jesteś pewny, to po co wszystkie te relacje? Dziewczynie z trudem udało się stłumić napad złości. Chciała już rzucić się na Kiryła z zarzutami, ale chłopak w porę ją zatrzymał. Nie myśl, że wątpię, po prostu czasami wydaje się, jakby to była miłość bez wzajemności. Wtedy dziewczyna nie wytrzymała i z ironią rzekła. Kiedy się wydaje, to sam wiesz, co trzeba robić. Kirill więcej takich pytań jej nie zadawał, zrozumiał, że to bezcelowe, ale nie chciał zdawać sobie sprawy ze swojej porażki, bo bardzo kochał Natalię. Po tygodniu zaczęli otwarcie rozmawiać o ślubie, a rodzice zrozumieli, że trzeba się przygotować do ceremonii. Właśnie ojciec Natalii wrócił z delegacji. Jak to często bywa, postawiono go przed faktem, ale i tak postanowił porozmawiać z Kiryłem, tak zwane oko w oko, i do tego zadzwonił do niego na telefon. Przyjdź dzisiaj wieczorem, tylko sam żona wyjdzie w sprawach, to sobie porozmawiamy. Chłopak zgodził się, bo też chciał się wypowiedzieć. O wpół do szóstej już był w mieszkaniu i siedział naprzeciwko ojca Natalii. Mężczyzna uważnie go obserwował, a potem powiedział, powiedz szczerze, czy jest między wami miłość? Kirill przyznał, że nie czuje wzajemności, jakby Natalia do niego wystygła. Nawet wysunął przypuszczenie, że to miłość jednostronna. Ojciec dziewczyny głęboko westchnął i powiedział: Nie dziw się, jej matka była tak samo skąpana na emocje. Może później wszystko się zmieni, ale pamiętaj, miłość Wajde ci się trudnym wyzwaniem. Te rozmowy zdecydowali zachować w tajemnicy, aby później nie musieć wysłuchiwać wzajemnych zarzutów. Natalia zadzwoniła do niego na telefon i poinformowała, że w przyszłym tygodniu trzeba jechać do USC i ustalić datę rejestracji. Kirył w pełni ją wspierał. Wiem, że sobie poradzisz. Pobrali się nie tak okazale, jak chcieli, ale wszystko nagrano na wideo. Na weselu było tylu krewnych, że nie wszyscy zmieścili się w sali restauracyjnej. Musieli zamówić dodatkowe stoliki, aby nie zepsuć zabawy. Kirył czuł, że Natalia od niego odchodzi. Przez cały czas ani razu go nie pocałowała tak, jak przystało na pannę młodą, za to z przyjaciółmi i przyjaciółkami pozwalała sobie na swobody. Jej matka nawet chciała zdyscyplinować swoją córkę, ale ta tylko odrzekła: Robię tak, jak mi powiedziałaś. Wkrótce Kirył będzie pod moją kontrolą. I znowu chłopak nic nie słyszał, bo był zajęty rozmową z ojcem Natalii. Po weselu młoda para pojechała do mieszkania, a rodzice zostali w restauracji. Jeszcze musieli rozwieść krewnych do domów. W mieszkaniu, gdzie teraz mieli mieszkać, Natalia i Kirył zachowywali się skromnie. Mimo tradycji ona pierwszej nocy mocno zasnęła. Nowożeńcy nie obudził jej, rozścielił sobie na kanapie w salonie i też położył się. W domu matka Natalii już dyskutowała ich życie. Rozmawiałam z córką, żeby okazywała Kiryłowi lojalność. Niech on nie wie, że to tylko fikcyjne małżeństwo. Ojciec oburzył się na takie stwierdzenie żony. Chcesz powiedzieć, że między nimi nie ma miłości? W takim razie nie rozumiem cię, bo to jest dokładnie to samo, co u nas z tobą. Dyskusja była bardzo głośna, ale żona nie chciała ustępować. Pomyśl, jak będziemy żyć, kiedy ułożymy sobie stosunki z rodzicami Kiryła. Oni są biznesmenami, a to oznacza: że córka zawsze będzie miała zapewnione. Jej mężowi było nieprzyjemnie, że żona myśli tylko o interesach materialnych. On sam również się sparzył, kiedy się z nią ożenił, ale teraz jest za późno, by o tym mówić, ponieważ biznes ma w swoich rękach i tego, co się stało, nie cofnie. Kilka lat Kirył i Natalia przenosili się z mieszkania do mieszkania. Musieli wiele wytrzymać. Ale i tutaj dziewczyna wcale się nie zmieniała. Te same chłodne spojrzenia i skromne pocałunki. Kirył potajemnie marzył, że kupując swoje mieszkanie zdobędzie również miłość żony. Ale to były marzenia, które się nie spełniły. Rzeczywiście kupili mieszkanie i zaprosili do niego rodziców Natalii. Następnego dnia pojechali do młodej pary, by zobaczyć, jak wszystko zostało urządzone. I pierwsze, co zauważyła matka Natali, to oddzielne mieszkanie małżonków. Wtedy dotarło do niej, że Kirył w żaden sposób nie reaguje i postanowiła to wyjaśnić u córki. Co się dzieje? Dlaczego twój mąż spał na kanapie? Tylko mi nie mów o niezgodności charakterów. Ja przez to przechodziłam i jakoś wytrzymałam. Dziewczyna nie chciała nic mówić, ale musiała odpowiedzieć na uwagę matki. Zawsze myślisz tylko o sobie, jakby ci było dobrze, a o moich uczuciach nie pytasz. Może mi przychodzi go kochać przez siłę, ale nie pokazywać? Natalia cicho zapłakała. Aby Kirył nie usłyszał, ale on już zdążył wejść do pokoju. Widok zasmuconej żony go bardzo przestraszył. Natalia, kochana, co się stało? Może ci się zły sen przyśnił, albo źle się czujesz? Pytania Kiryła były tak naiwne, że chciało się powiedzieć mu całą prawdę, ale dziewczyna nie mogła lub nie widziała w tym sensu, rozumiejąc, że mąż i tak będzie ją kochał. Kirył i rodzice Natali trochę się uspokoili. Zaproponowali pomoc w remoncie. Trzeba było nakleić nowe tapety i wymienić instalacje sanitarne w łazience i toalecie ustalili datę, kiedy przyjadą dekoratorzy, a na ten czas Kirył i Natalia zamieszkają w rodzinnym mieszkaniu. W ten sposób ojciec i matka chcieli ustabilizować związek i nie dopuścić do wątpliwości. Prawie tydzień młodzi małżonkowie mieszkali u rodziców Natalii, choć od strony Kiryła odwiedzała ich jego matka. Oceniała pomoc teściowej, nawet nie próbowała przekonać syna do siebie, ale wykorzystując okazję, postanowiła z nim porozmawiać. No jak ci z żoną. Dowiedziałam się, że nie jesteś nią zadowolony, tylko nie pytaj, skąd mam te informacje, i tak ci nie ujawnię swoich źródeł. Syn domyślił się, do czego zmierza jego matka i odpowiedział: Nie wiem, może po prostu się pogubiłem. Nie ma tej miłości, o której całe życie marzyłem, ale też nie mam siły, by powiedzieć to Natalii. Opuszczając głowę na ramię matki, cicho zapłakał. Nie można było, aby Natalia to zobaczyła, inaczej uznałaby go za mięczaka. A i rodzice obok, co by pomyśleli o mężu swojej córki. Tylko Natalia w tym czasie odczuwała pewną przyjemność z tego, że Kirył jej się podporządkowuje. Niech teraz ma wątpliwości, za to później, gdy minie czas, wszystko się ułoży. Dziewczyna czekała, aż odejdzie matka Kiryła i można będzie omówić pewne zakupy. Jej mąż miał dostęp do rodzicielskich pieniędzy, więc trzeba było zdecydować, jak je wykorzystać. Na remont nie żałował. Po co oszczędzać, trzeba, aby pracownicy zrobili solidny remont. Natalia była zachwykona. Wreszcie mąż słucha jej opinii i zgadza się we wszystkim. Wtedy zdecydowała się nieco urozmaicić temat rozmowy. Wiesz, chcę się nauczyć jeździć i może kupimy samochód. Kirył chciał się zgodzić, ale potem zaproponował, żeby jeszcze poczekać. Tydzień minął, zanim remont w ich mieszkaniu został zakończony. Pewnego razu, gdy Natalia znowu omawiała z matką Kiryła, on usłyszał, że planują podzielić jego pieniądze. Potem udało mu się podsłuchać, że Natalia go nie kocha, tylko udaje. Nie wytrzymał i wszedł do pokoju. Teraz już rozumiem, dlaczego musiałem spać na kanapie i gdzie podziały się twoje uczucia. Następnie gwałtownie wyszedł z mieszkania i więcej do niego nie wrócił. Na radę swojej matki postanowił się rozwieść. Swojej części nie zabrał, postanowił podarować ją byłej żonie. Teraz Kirył dokładnie wiedział, że nieodwzajemniona miłość do niczego dobrego nie prowadzi. Prowadzi. Prowadzi.